Mariusz, można powiedzieć, że dzisiaj zagrało dosłownie wszystko, oprócz niestety jednej rzeczy, czyli drużyny GKS-u Tychy. No, przegraliśmy spotkanie z Rakowem Częstochowa, kiedy to wydawało się, że po pierwszej połowie mamy wszystko pod kontrolą. Też tak uważasz? Na pewno tak. Pierwsza połowa była nasza przewaga, wiadomo. Kontrolowaliśmy mecz, ale niestety nie wyszliśmy na drugą połowę. Pierwsze 15 minut drugiej połowy dwie bramki straciliśmy, których nie powinniśmy, ale taka jest piłka, po prostu musimy wyciągnąć wnioski z tego meczu i dobrze się przygotować do wyjazdowego meczu z Stargardem Szczecińskim. Czy można mówić o jakimś małym dołku z naszej strony, no bo trzy remisy, teraz porażka, musimy zrobić teraz wszystko, aby przerwać tą złą pasę, chociaż rywal wyjazdowy na pewno nie będzie łatwy. Na pewno trzy remisy, porażka, ale myślę, że to nie jest dołek, bo wiadomo, wcześniej wygraliśmy trzy mecze, ale mam nadzieję, że w końcu przełamiemy tą złą pasę i zaczniemy wygrywać. Musimy zrobić znowu taką serię zwycięstw, żeby piąć się po prostu w górę tabeli, bo przeciwnicy wygrywają, my tracimy punkty i po prostu musimy gonić. Czy po dzisiejszym meczu mamy jakiś tam pozytyw z naszej strony? Na pewno pozytywem jest to, że kolejny zawodnik dołączył do tych piłkarzy, którzy strzelają tutaj bramki na stadionie u nas w Tychach, bo do tej pory to był tylko Łukasz Grzeszczyk albo Marcin Radzewicz. Jest Mariusz Ganiać jako trzeci, ale jakiś dodatkowy pozytyw? Ciężko szukać tu pozytywu, jak się przegrywa mecz, na pewno. Cieszę się, że zdobyłem bramkę. Cały czas te karny trenuję na treningach, więc to zaprocentowało. No, ale pozytyw to na pewno publiczność. Dzisiaj dopisała, przyszło ponad 11 tysięcy i na pewno chcieliśmy dla nich wygrać, ale niestety nie udało się. Mam nadzieję, że w następnym meczu u siebie wygramy dla nich spotkanie.